To był ostatkowy ring, ostatni, potem było coraz gorzej. Dotąd musieliśmy czekać, żeby się ponownie spotkać. Walczono wtedy o trofeum między dwoma zakładami. Między fabryką w Tryskarek i Bumarem. Nie pamiętam, kto zwyciężył. Sami zwycięzcy byli, jedni i drudzy. Dziś dołączyli do nas mili przyjaciele z Badałku. Mamy nadzieję, że zabawa będzie udana, bo takie są nasze założenia. Ale nim przystąpimy do programu, bardzo proszę panów dyrektorów o zbliżenie się tu do tej lampy pokoju i przyjaźni i o wspólne poprosimy zapalenie świec. Są przygotowane nawet trzy paczki zabawy. Jest to ogień, zgody i pokoju. Bardzo prosimy panowie, przygotujcie się. Pan dyrektor ma swoje. Bardzo prosimy. I wspaniały, nieoceniony pan Janeczek, pseudo Pawłowski, tak dzisiaj się dowiedziałem, że takie pseudo przyjął Pawłowski, tak? No i moja skromna osoba będzie usiłowała się wywiązać jak najlepiej ze swoich obowiązków. Proszę państwa, przystępujemy do turnieju, międzyzakładowego turnieju 88. Przystępując do niego, proszę pamiętać o naczelnej zasadzie, jaka przyświecała nam organizatorom. Z tej sali nie wyjdzie nikt pokonany. Zwycięzca będzie oczywiście, bo tam, gdzie jest jakakolwiek rywalizacja, musi ktoś zająć siłą rzeczy pierwsze miejsce. Ale nie ma pokonanych. Proszę państwa, werdykt jury w pierwszej konkurencji brzmi: dla PO 4,2 punkta. Dla Gumaru łączna ilość średnia 4,2 punkta. I nieco niżej dla Badaku 3,8. Pierwszy konkurs mamy za sobą. Wobec tego należy przystąpić, nie tracąc czasu, do konkursu drugiego. Drugim konkursem jest prezentacja zakładu pracy. Prezentować będą panowie dyrektorzy zakładu pracy. Wobec tego pozwolę sobie poprosić tutaj na środek sali pana dyrektora zakładu Buma. Zaraz poznamy punktację jury. Może nim jury podejmie jednogłośną decyzję, co dosyć trudno im tam przychodzi, to ja może zapowiem następny konkurs, w którym są upominki dla przeciwników. Przed chwileczką gościliśmy tutaj na sali, na środku sali trzech panów dyrektorów z trzech zakładów. Poprosimy ich jeszcze raz tutaj, ale wszystkich równocześnie, oraz kierowników reprezentacji z trzech zakładów. Prosimy bardzo o pokazanie, co państwo przynieśliście ze sobą. Przypominam, że i w poprzednim konkursie, i w tym oceniany jest przede wszystkim dowcip i pomysłowość. Prosimy złożyć na swoich stolikach zakładowych. Każdemu zakładowi jest przypisany tutaj stolik. Z jego skrótem to już idą prezenty, upominki. Ponieważ to, co leży na stolikach dla państwa, zwłaszcza tych, którzy są dalej, jest słabo widoczne, ja bardzo bym poprosił kierowników reprezentacji o to, żeby pokrótce scharakteryzowali swój konkurs. Czy możemy podać punktację za poprzednią konkurencję? Prosimy bardzo, momencie, prosimy o podanie punktacji. A więc PO 3,2 punktu, Buma 3,4, Bada 2,5. W ten sposób mamy już wypunktowany drugi konkurs.
formie po prostu produkcji, którą najprawdopodobniej będą produkować na licencji UFO w 2000 roku, prawda? Oraz, to taki przyszłościowy UFO. Tak, oczywiście, oraz narzędzia do służące serwisie, prawda? Naprawy później tych urządzeń. W kolejności alfabetycznej, zaczniemy od Bumarła Bendy. W związku z tym, że w zeszłym roku była taka nieprzyjemna sytuacja między naszymi dwoma zakładami, która krótko mówiąc sprowadzała się do tak zwanego problemu tępych pił, dlatego też niniejszym pozwoliliśmy sobie na następne upominy. Aby właśnie spory i inne przez skrybów spowodowane nieporozumienia pomiędzy Teofon Arwadowice i Bumarła Bendy, które zapewne z powodu nieodpowiedniego inkaustu, tudzież pergaminu powstały, a eterno do braci metalowej waszego zakładu estymy mając, jak i również ad captandam benevolentiam waszmościów, oświadczamy wszem wobec i każdemu z osobna, do wiadomości wszystkich podając, co następuje. Nieprawdą okrutną i przez złe, a przeteczne języki wymyślono, zaś ad publicandum podaną jest to, iż tępe piły w zakładzie Bumarła Bendy w Wadowicach są używane. Każdy, kto rzecz taką powtarzać będzie, a na temat cit. Dlatego też całą swoją powagą i dorobkiem zaświadczamy, że narzędzia do wszelkiego cięcia służące w waszym zakładzie są właściwej jakości i ostrości, na dowód czego wzorzec niniejszy jest załączony. Proszę państwa, to naprawdę oświadczam. Dzisiejsze i współpraca pomiędzy załogami naszymi do pobratania prowadzą, czego sobie i wam serdecznie życzymy. Wręczono per occasionem i Wadowiec 10 czerwca Anno Domini 1988. Ponieważ panowie składają sobie takie poważne prezenty dla zakładu pracy, ja z kolei w imieniu mojej drużyny chciałem na ręce kierowników drużyn złożyć taką, dać im przekazać okolicznościową plakietkę, na której jest wypalony turniej międzyzakładowy z podium oczywiście naszej intencji na pierwszym miejscu Wada, no drugie w kolejności oczywiście zaszczytne Zeo i Bumar i pod spodem Dni Wadowi. To jest oczywiście dla kierowników drużyn na pamiątkę oraz jedno dla Domu Kultury. Proszę bardzo. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Sądzę, że ta prezentacja słowna upominków dokonana przez przedstawicieli zakładu wystarczyła jurorom komisji sędziowskiej i że możemy już poprosić jury, pana przewodniczącego jury, o podanie punktu. Dla Wada 4,6 punktu, dla Feo 4,8 i dla Bumaru 4,8. Bardzo dziękuję. Żeby stać, żeby nie było jakiejś pomyłki, żeby pan przewodniczący z własnym swoim podawał wolniej wyniki, oddzielając zakłady od siebie pewnym interwałem czasu. Dobrze. Będzie zredagowanie pisma urzędowego, oficjalnego pisma urzędowego. Wyobraźcie sobie państwo, że otrzymaliście trudnopis od pana dyrektora. A wiadomo, że pan dyrektor jak pisze coś na brudno, to łatwiej jest przeczytać receptę lekarską niż brudno bez pana dyrektora. Znam to z autopsji, pan dyrektor mnie nie słyszy. Na szczęście nie słyszy. I zdołaliście państwo odczytać z tego brudnopisu tylko te kilka wyrazów, które macie zresztą tutaj na swoich karteczkach, a tam są wypisane te same wyrazy dla wszystkich państwa,
żebyście wiedzieli, co wasi koledzy, przepraszam, koleżanki i wasz kolega będzie wyczyniał na tej kartce papieru. Został, o ile się nie mylę, dwa rzeczowniki, trzy czasowniki, dwa przymiotniki. Zadanie jest takie, że należy użyć każdego z tych wyrazów, stosowanego koniecznie. W tym piśmie redagowanym przez nas musi być użyty każdy z tych wyrazów. Natomiast wolno je odmieniać przez przypadek. Tworzyć na przykład przymiotnika, rzeczownika i odwrotnie. Rozumiemy się, o co chodzi. Tak? Bardzo prosimy, abyście Państwo zaczęli redagować to tak, pamiętając o tym, że jury oceniać będzie przede wszystkim dowcip. Czy musi to być śmieszne, wesołe, bo po tośmy się tu zebrali, żeby się troszkę uśmiechnąć. Natomiast przez ten czas, jak Państwo sobie będziecie tworzyć to pismo, oczywiście proszę pisać, to ja poproszę tutaj do siebie przedstawicieli, trzech przedstawicieli z zaopatrzenia. Rozdam zadania dla zaopatrzeniowców. Widzę, że Bumar już jest, tak? Dobry wieczór panu. Muszony jest zakład rozpocząć pracę. Proszę o serdeczne podejście do roboty i zamiast kwitnąć, wziąć się i obrobić swoją działkę. Kto jeszcze nie dojrzał do pracy i łamie przepisy, niech się dobrze schowa, aby czekać na uprawniony finał, czyli godzinę 14. Dziękuję bardzo. O ile ja nadążyłem za tymi wyrazami, które są konieczne w piśmie, to chyba tam jest pomyłka, jak chodzi o tak nie dojrzały. Tak? Prosimy tekst. Tekst prosimy. Pan przewodniczący prosi o tekst. Oddajemy tekst Bumaru na stolik jury. I bardzo prosimy pana przedstawiciela Fabryki Elementów Obrabiarkowych. Do wysokiego jury turnieju międzyzakładowego w Miejscu. Nasz znak NOC/88/88, data jak dziś 1988-06-10. Niniejszym informujemy, że fabryka nasza, startując w finale sympatycznego turnieju mającego na celu pokonanie przeciwników, to jest firm Bumar Łabędy oraz Wada, w walce uczciwej, aczkolwiek wyczerpującej, złamała zęby przeciwników. Jednocześnie uprzejmie donosimy, że zęby te przeciwnicy połamali na niedojrzałych czereśniach, tudzież w czasie obrabiania swoich wyrobów. Z radości tego faktu zakwitły okoliczne drzewa. Łączymy wyrazy szacunku, serdecznie pozdrawiając wysokie jury z poważeniem. Dziękujemy bardzo. Oddajemy karteczkę Wadata do jury i słuchamy pani przedstawicielki Wadata. Zarządzenie dyrektora Wadowickiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Doświadczalnego Aparatury Odlewniczej Wada w Wadowicach dnia 10.06.1988 rok w sprawie niedojrzałego zęba. Mając na względzie dobro załogi, zarządzam, co następuje. Paragraf pierwszy. Należy tak obrobić niedojrzały ząb, aby złamać nim ból, który jączy szefa produkcji i aby w finale palec serdeczny należący do kierownika zaopatrzenia zaczął kwitnąć rokiem obfitości. Zarządzenie wchodzi z dniem 10.06.1988. Dziękujemy bardzo. Przyjmie Państwu redaktorstwu. Prosimy do swojego towarzystwa bawić się dalej. A my poprosimy pana przewodniczącego o punktację konkursu czwartego. Decyzja jury co do odrzucenia protestu jest już niezaskarżalna. Mamy, jak sądzę, po cztery osoby, tak? Mamy po cztery osoby, drużyny czteroosobowe z działu produkcji. Natomiast sytuacja ekonomiczna zmusza ponoć zakłady do tego, aby podejmowały produkcję uboczną. Podobno wytwórnia filmowa w Łodzi zamiast palać się kręceniem filmów uruchomiła w swoich warsztatach w produkcji drugie. To będzie próba techniczna. Na następnym środkowym stanowisku, drugim,
próbował zszyć to razem do głowy. O zwycięstwie decyduje to, który zakład jako pierwszy w najkrótszym więc czasie gotowe, zszyte, uzbrojone gumką w majtusie dostarczy na swoje stanowisko zakładowe o na ten stolik z nazwą zakładu. W tym momencie przerywamy zabawę. Kto co zszył, to niestety z tym pojedzie na urlopie na rady. Ewentualnie będzie trzymał w garści, jakby zdążył dokończyć. I będzie kiwał na to sobie oczom stopy. Czy wszystko jest jasne? 4,6 i wada 4,6. Przymierzać się do strojenia. A my prosimy kapelę z Wyszkowa o przyjemnienie nam czasu. Do miejsca, lepiej na do miejsca.
Żeby się to łatwo umyło, prawda? Żeby było coś słodkiego.
wygląda w ten sposób, że przerywamy zabawę w momencie, kiedy pierwsza para skończy liczenie ostatniego bankrotu, wypisze na karteczce w ramce, wypisze kwotę, jaką wyliczyła i podniesie karteczkę do góry. Wtedy pozostałe dwie pary przestają liczyć. Przy tym jest przewidziana rzeczywiście premia dla waszych koleżanek i kolegów siedzących tu na sali. Uzależniona od ilości tysięcy przez was naliczonych, ale to jest niespodzianka, o tym za chwilę, jak dojdzie do rozstrzygnięcia głosu. Czy możemy zaczynać? Czy wszystko jest jasne? Otóż proszę państwa, na dany sygnał dźwiękowy, tam kolega Janusz uderzy w talerze, rozpoczniecie otwieranie kopert. Wyjmiecie banknoty, spięte banderolką, należy banderolkę rozerwać i liczyć pieniążki. Kończymy w momencie, kiedy jedna z par podniesie kartkę do góry. Przyjemnego liczenia, czas...
Mamy wszystkie trzy panie ubrane z tych ból na dzisiejszą demokraturę. Prosimy, żeby panie wyszły przed stoliki. Tak, koledzy chcą widzieć, jak to dekoracyjnie wygląda. I teraz proszę pani kochana, będziecie przedkładać na ten swój stolik zakładowy po jednej sztuce garderoby do przeliczenia przez żyli. Thank you.
włożyć do przeliczenia euro. Narażali dyrektora na dyskwalifikację. Prosimy, żeby sala nie podpowiadała, czy dyrektor idzie dobrze, czy obrał właściwy kierunek, czy nie. Dyrektor wie dobrze sam, jaki kierunek należy obrać. Nie bójcie się. To dopiero historia ocenia, czy on był rzeczywiście właściwy, a nie my. Jest pan dyrektor gotowy do startu. Bez tego prosimy, wstajemy z fotela, obracamy się od razu w lewo 90 stopni i 5 kroków do przodu. 2, 3, 4, 5. Po 90 stopni 5 kroków do przodu. Raz, 2, 3, 4, 5. Po 90 stopni. Bo zdyskwalifikujemy. 5. Po 90 stopni. Idziemy raz, 2, 3, 4, 5. Proszę się obrócić o 180 stopni. Rączki założyć na piersi. I czy pan dyrektor ma odwagę próbować zajęcia swojego miejsca? To proszę. Zaznaczymy, w którym miejscu pan dyrektor wylądował. To niestety nie namacał pan kolegę. Proszę pana, to co jest, to jest większe, jak mówię, ja jestem kościsty, ale to jest większe od fotela. Tak, rozwiążemy pan nóżka. Proszę teraz nogami nie przejść. Pan koleżanka w tej chwili ma palce pod pańskimi nogami. Proporczyk Domu Kultury. Proszę zawiesić na honorowym miejscu.
zwycięzcy i wszyscy są. Sprzężenie następuje zwrotne, a kolor przedstawiony na kolumny. Trójka. To, co powiedziałem, to już Państwo słyszeliście. Ale w tej chwili uważam, że będzie fajnie, jeśli na zgodę wybijemy po aranżacie. Dyrektorze, po aranżacie, słuchajcie, jest to z literatek, to naprawdę. Nie, nie, naprawdę. Panowie, łączycie się razem, ale nie to się już. Przekładacie sobie rączki, tak, tak przez trzy, o tak. Boy.
bardzo wdzięczne, ale w szkole wchodziłem z mormą. Ewentym za makary medycznej, z nim jest zawsze najgorzej mi wziął.